Witam wszystkich w nowym odcinku z serii POV. Dziś wybieram się do Amsterdamu. Jest sobota, godzina 11. Myślę, że będę tam gdzieś koło 13. Dzisiaj pogoda jest póki co taka średnia. Chciałem tylko przypomnieć, że założyłem sobie jeden film tygodniowo do końca roku i trzymam się tego jak mogę, pomimo że w moim życiu wydarzyła się pewna nieciekawa sytuacja, co spowodowało, że filmy wychodzą z lekkim opóźnieniem, ale dziś albo za tydzień nagram dwa filmy i wypuszczę je po prostu dwa jednego tygodnia i nadrobię to, także całkowita ilość filmów, jakie miały wyjść do końca roku, na pewno będzie się zgadzać. Jak widzicie, jestem dalej w tym samym miejscu, nie za wiele się tu zmieniło, ale to wszystko wiąże się właśnie z tą sytuacją. Wybieram się też do Polski, także możecie się spodziewać jednego odcinka z Polski. Będzie tam dosyć ciekawie, bo wynajmujemy fajne studio ze znajomymi w Warszawie i tam też razem coś nagramy. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że kontynuuję tę serię POV, ale po powrocie z Polski te filmy będą wyglądały trochę inaczej. Zawsze pytaliście mnie o to, jak edytuję zdjęcia. Na pewno chcę nagrać z tego jeden odcinek, ale również pierwszy film po powrocie z Polski, który nagram w Holandii, to będzie film, jak nagrywam swoje filmy POV, czyli wspomnę o całym sprzęcie, który ze sobą zabieram, jak to wygląda z mojej perspektywy. Także chciałbym trochę inaczej podejść do tych filmów po moim powrocie z Polski, żeby były one trochę ciekawsze. A jak macie jakieś pomysły, no to wiadomo, możecie pisać w komentarzach. Ja zbieram się, muszę chyba jeszcze tylko usunąć rzeczy z kart, wsiadam w auto, jadę do Amsterdamu, myślę, że będę gdzieś tam w okolicach 13. Pochodzę sobie tam, jak starczy czasu, to w drodze powrotnej może wstąpię do Harlemu albo jakiegoś innego miasta po drodze i nagram ten drugi odcinek. A jeżeli nie, to w przyszłym tygodniu zrobię dwa miasta jednego dnia. Dobra, no to widzimy się w Amsterdamie. أنا راح أحاول
Jestem już w centrum z 15 minut, ale dalej nie mogę się ogarnąć, ile tu jest ludzi. Trzeba się do tego przyzwyczaić, bo sami widzicie, ile tutaj jest wiary. Zrobiłem już parę zdjęć na początku w dworcu. Idę teraz na taką znaną miejscówkę. Nie wiem, jak to wyjdzie z obiektywem, który mam, ale zawsze wszyscy tutaj robią fotki. Zdjęć tramwajów i ludzi na rowerach. W ogóle ciężko było wjechać do Amsterdamu. Są jakieś remonty na drogach i strasznie długo mi zeszło. Dłużej niż myślałem. Zawsze parkuję na arenie, ale dzisiaj też była zamknięta. Musiałem jechać na inny parking. Tam też były drogi pozamykane. No ale jestem. Trochę dłużej mi to zajęło, więc dzisiaj zostanę tylko przy Amsterdamie, a ten zaległy odcinek nagram w przyszłym tygodniu.
deszcz pada konkretnie, ale jak już tu jestem, to może wyjdzie coś fajnego dzięki temu deszczowi. Mam ze sobą standardowo moje A7IV i Tamron A70-180. Mam też słuchawki, dzięki którym ludzie myślą, że grałem przez telefon. Na razie nie mam żadnej torby, żeby zakryć aparat. Mam nadzieję, że wytrzyma tą ulewę. Na razie stoję w rogu i czekam, aż tu przejdzie, bo to jest za ostro.
Znowu pada. Ja sobie ustawiłem nawigację na Starbucksa, żeby sobie wypić kawkę. Później jeszcze będę się kierował na coś do jedzenia.